Witam wszystkich w 13 odcinku podcastu, który jest zatytułowany Wyjście z butów pracownika, a dzisiaj niestandardowa sytuacja. Pan Michał Bachulski, który z jednej strony jest przedsiębiorcą, a z drugiej strony pracownikiem. Tak? To jest o tyle niestandardowa formuła, że właśnie zawsze rozmawiamy ty z typowo przedsiębiorcami, a Ty nie jesteś typowym przedsiębiorcą, więc jakby powiedz gdzie pracujesz i gdzie jesteś przedsiębiorcą, w jakich obszarach? Zgadza się, no, łączę firmę. I praca jako nauczyciel, gdzie powiedzmy firma powstała na pierwszym miejscu, 12 hmm? lat okay. temu, i do tego dołączyła praca w szkole. Po roku pojawiła się możliwość rozpoczęcia pracy jako nauczyciel na przedmiotach związanych stricte z grafiką komputerową, czyli tym de facto czym firma się zajmowała. No i szkoła tak mnie pochłonęła, że już 12 rok jestem, jestem w tej szkole, no i na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie pracy bez szkoły, tak, bez łączenia szkoły. I prowadzenia firmy. Więc tu dwa elementy można w 100% połączyć, przenosząc wiedzę z firmy do szkoły, no i możliwości współpracy z młodzieżą ze szkoły znowu do firmy, tak, w ramach nawet praktyk zagranicznych, które odbywamy. To jest mega ciekawe, ale też chcę wspomnieć o tym, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Jest to nowy budynek Sokoła, do którego ja chodziłem. Niestety nie do tej ładnej nowej szkoły, tam to też była ładna. Nie tak ładna jak ta. Od kiedy w ogóle ta szkoła istnieje? Zgadza się. Od 1 września jesteśmy w mhm. nowym budynku. Przenieśliśmy się z placu słowackiego, gdzie no, budynek zabytkowy poniekąd okay. pozostał. No i dzięki staraniom pana dyrektora Grzegorza Józefczyka udało się wybudować. I dzięki starostwu nowy, nowy, nowy budynek. I od 1 września no, działamy w europejskich standardach mamy najnowocześniejsze w zasadzie pracownie informatyczne, okay. pracownie logistyczną, pracownie fotograficzną, pracownie reklamy, pracownie mody, no we wszystkich kierunkach, które kształcimy. Mm -hmm. Te pracownie zostały wyposażone w zasadzie od zera najnowocześniejszym sprzętem. Także pracujemy na tym, na czym pracuje później młodzież mm -hmm. w firmach. Tak, no niejednokrotnie jest to sprzęt lepszy niż niektóre firmy mają do... w swoim parku maszynowym. Jasne i tak pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, to jak w ogóle połączyć właśnie pracę na etacie z przedsiębiorczością, w sensie czasowo jak to zgrać? Znaczy to jest kwestia też zawodu, jak się wykonuje, bo hmm. prowadząc firmę związaną z usługami fotograficznymi, no to ten czas jest ograniczany przede wszystkim przez pogodę, więc pogoda okay. jest takim głównym wyznacznikiem, jeśli chodzi o możliwości pracy, hmm. bo jeśli pada deszcz, to nie ma szans, żebyśmy polatali dronem, tak jak ma to miejsce z agentami nieruchomości, tu tak. musi być dobra widoczność, musi być ładne słońce, żeby działkę w odpowiedni sposób pokazać. Więc to jest milion klocków. Z drugiej strony szkoła jednak zajmuje tą większą część czasu, bo tak. spędzamy tu no, ponad 20 godzin tygodniowo, mhm. jeszcze licząc jakieś zastępstwa, do, dodatkowe rady pedagogiczne, tak. więc ten czas jest dosyć spory tutaj. Natomiast wszystko, co, co się dzieje ponad tym, no to jest jako dodatek, tak? Traktujemy to powiedzmy 80% szkoły, 20% firmy, tak, tak trzeba okay. podejść do tego, bo gdybyśmy chcieli przełączyć to w drugą stronę, czyli 80% okay. firma, 20% bycia w szkole, no to by się nie poskładało, tak. Yes. Jednak zawód fotografa, podobnie jak agenta nieruchomości, no zależy od klientów, tak, okay. od ilości zleceń, więc jeśli nie ma zleceń, no to, to czekamy mm. i. I no nic innego w tym momencie nie jesteśmy w stanie robić, tak? Sami sobie zlecenia nie wygenerujemy. Tak, ale takim dużym plusem tego, co ja widzę pracy w szkole jest to, że masz właśnie wakacje i ferie. No teraz ferie są, tak? Więc tak, zgadza jest się. Możliwość na przykład zrealizowania podcastu, czy, czy jakichś tam zleceń fotografii. Zgadza się, są to, są to potężne plusy, mhm. że te ferie, wakacje faktycznie się pojawiają, no ale z drugiej strony mamy wielki minus, nauczyciel nie ma czegoś takiego jak urlop. Czyli okay. pracownik na etacie tak. posiada urlop, który może wziąć tak naprawdę w każdym momencie, Jasne. natomiast u nas coś takiego nie istnieje. Tak? Mhm. Więc jesteśmy związani planem lekcji, musimy być okay. na tych lekcjach, bo nikt poniekąd w danym zawodzie nie zastąpi drugiego nauczyciela. To są tak zwane te doraźne zastępstwa, jeśli ktoś jest chory, mhm. okay. ale w pozostałych przypadkach no musimy, musimy być osobiście. I nie ma możliwości wzięcia urlopu na przykład rano, kiedy widzę, że jest ładna pogoda i można było jechać na zlecenie. No to też można mówić o jakimś minusie takim, nie? że musisz być cały czas dyspozycyjny. Tak. Zresztą w pracy na etacie u kogoś, nie w szkole, też tak jest. No bo jak, nie wiem, pracujesz w jakiejś branży sezonowej, no to weź sobie wolne na przykład, nie wiem, w święta pracując na termach na przykład. No tak, no nie ma, nie ma takiej możliwości, więc zawsze jesteśmy ograniczani. Czymś, no ale nawet będąc fotografem, hmm. też tak. jest ogranicznik w postaci zawsze. warunków atmosferycznych. Tak. Więc nie ma chyba pracy, <gry> która, która jakiegoś tam ograniczenia nie ma, no bo hmm. zawsze coś nas ogranicza: klienci, ogranicza. pogoda, agenci nieruchomości, no hmm. każdy, każda z tych osób czy warunku jest, jest czynnikiem, który nas ograniczy. Jasne. Powiedzieli, że właśnie ta praca etatowa zajmuje Ci 80% czasu, ta biznesowa powiedzmy 20%, no nie mówiąc o wakacjach oczywiście, to do której z tych dziedzin czy prac jest Ci bliżej? Jakbyś, wiesz, była decyzja pod tytułem muszę być albo przedsiębiorcą tylko, albo tylko pracownikiem, to co byś wybrał? Powiedzmy, że nie wiem, coś, coś się tak dynamicznie zmieniło, że musisz zostać w jednym obszarze. No, powiem tak, chyba wybrałbym pracę nauczyciela jednak. Okay, okay. Dlaczego? Bo to jest ciągły rozwój. Pracując z sieciami mhm. komputerowymi, tak jak y, teraz wróciłem kierunkowo do tego, co robiłem na studiach, no to praca z sieciami mhm. komputerowymi wymaga cały czas pozyskiwania nowej wiedzy, okay. bo technologia idzie do przodu, a dwa, młodzież, z którą pracuje, cały czas wymaga kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, które potrafią wygenerować ze sprzętem, które nam w głowie by się nie mieściły, że można daną funkcję w taki sposób obsłużyć, i nagle sprzęt przestaje dla nich mhm. działać. Okay. Więc tu to mega napędza do takiego myślenia, do kreatywności, bo ucząc powiedzmy zwykłe informatyki w podstawówce, gdzie te elementy są powtarzalne, no to poniekąd taki informatyk uwstecznia się, tak? Będąc okay. na poziomie po studiach kierunkowych, uh -huh. no to jesteśmy zamknięci w takiej kratce Worda, Excela, PowerPointa, Painta, te elementy, które gdzieś tam, gdzieś tam w podstawówkach się odbywają a w, jednak w szkole średniej, w technikum, gdzie jesteśmy ukierunkowani na kształcenie informatyków, programistów, jednak cały czas ten rozwój jest. No my jeździmy na kursy, na szkolenia, przynajmniej raz w roku każdy z nas się wybiera, żeby tą wiedzę pogłębić. Jest masa materiałów, tak, na których samodzielnie pracujemy i przede wszystkim, no mówię, no ta stabilizacja, tak? Wiemy, wiemy że ta praca jest, poszukujemy cały czas nauczycieli, bo, bo jednak jest, jest niedosyt na rynku, żeby, żeby przyjść i uczyć w szkole, ale no jest później z tego satysfakcja, tak? kiedy widzimy naszych absolwentów pracujących przy montażach światłowodów, yy, budujących sieci, zajmujących się monitoringami, więc to jednak yy, buduje. Tak? Podobnie jak kilka lat temu otwieraliśmy wspólnie jeszcze w starej szkole kierunek fototechnik, teraz to jest okay. technik fotografii multimediów, no, mamy przyszłych fotografów, których kształcimy, więc mm -hmm. też coś, coś niesamowitego, co w moich czasach, kiedy zaczynałem przygodę z fotografią, było no, wróżeniem z kuli. Tak? Nikt nie chciał dzielić się tą wiedzą. Tak? Teraz jesteśmy okay. w czasach, jak rozmawiamy, czy nawet jak napisałeś książkę, że tą hmm. wiedzą dzielimy się, sprzedajemy tak. tą wiedzę, a wcześniej tego nie było. To była tajemnica każdego fotografa. Nie powiem i. I na tym się to kończyło. No to przychodzi mi takie ciekawe pytanie do głowy, bo tak jak mówisz, jest moment, w którym mamy łatwy dostęp do wiedzy, jest dużo tej wiedzy darmowej, webinary, filmiki, podcasty, chociażby książki. To czy dzisiaj jest łatwiej zostać fotografem w ogóle niż, nie wiem, 15 lat temu? Tak, w tym momencie jest dużo łatwiej wejść w ogóle do zawodu hmm. fotografa, przede wszystkim ze względu na kursy, szkolenia. Okay. Tylko też sporo osób wykorzystuje takie warsztaty do budowy portfolio, co jest błędem, bo Warsztaty są przygotowane przez zawodowego fotografa. Tak. Ten fotograf prowadzi poniekąd zarączkę, jak dane zdjęcie mm. wykonać, jak dany element ma, ma być pokazany. Natomiast y, osoby, które idą na taki reportaż powiedzmy, ślubny, no trafiamy na pole bitwy, tak, tak. gdzie trzeba się naprawdę dobrze orientować, jak wygląda przebieg takiej uroczystości, dlaczego y, w danym momencie coś się wydarza, a nie mając z tym doświadczenia, no jest to problem. I teraz wracając do. Tego dostępu do wiedzy, sporo osób idzie na skróty. Czyli obejrzy dwa, trzy poradniki, widzi, że to jest w sumie łatwe. Tak. I idzie, próbuje to zrobić, ale będąc w akcji, pod wpływem emocji, stresu, okazuje się, że to takie łatwe nie jest. No i to jest krótka droga do tego, żeby komuś, no kolokwialnie mówiąc, położyć materiał z wesela, tak? mhm. A to jest pamiątka na całe życie, której nie da się powtórzyć. No niestety tak. tego, tego momentu nie powtórzymy, a no ludzie rzymą. Na tak? no, chyba, że z inną osobą, więc to... Yy, tu jest jedyna opcja. Sprzęt mm. też jest bardzo tani. W tym momencie okay. zakup aparatów, no minimum to są dwa aparaty plus obiektywy, mm. które potrzebujemy, tak. no to jest koszt około 30 tysięcy, do 40 mm. tysięcy. Okay. Gdzie wcześniej jeden zawodowy aparat to był zakup samego bodyka o 27 okay, tysięcy. Czyli to jakby no przez dostępność jest po prostu Tak, jest dostępność, przede wszystkim funkcjonalność. No mamy chociażby autofokus, który automatycznie odnajduje mm. oko i ostrzy na to oko. No, 10 lat temu, gdyby mi ktoś powiedział, że taka funkcja się pojawi, to bym powiedział, że to jest science fiction. Yes. W tym momencie sam z tego korzystam, więc da się. To teraz właśnie przychodzi mi jeszcze inne pytanie: czy dzisiaj jakby dzięki tym wszystkim funkcjom, właśnie tutaj, że ci nie wiem. Ładnie coś kadruje z automatu, samo się ustawia, jakieś autofokusy, takie historie. Na ile tych umiejętności dzisiaj trzeba mieć? Czy dzisiaj trzeba mieć rzeczywiście cały czas to oko do fotografii, żeby być dobrym fotografem, czy dobry sprzęt? Yy, oko musi być, bo, bo bez tego oka, bez wyczucia hmm? kadru, bez obserwacji tej wieloplanowości, czyli to co, to co widzimy na tym zdjęciu, no nie da się wykonać dobrego zdjęcia, chociaż gdybyśmy przysłowiowego wujka wysłali hmm. na wesele, no to on. Z miliona zdjęć, które przyniesie, podejrzewam, że 100 zdjęć byłoby okay, ok, które można było spokojnie pokazać. Dobry sprzęt ułatwi mu tą pracę, bo nie będzie hmm. go ograniczał z góry. Więc tu yy, opowieści, że no nie sprzęt, czy nie z ciebie fotografa, no można włożyć gdzieś tam między wiersze. No bo pójdźmy do ciemnego pomieszczenia, gdzie ilość światła jest minimalna, okay. no to aparat bez dobrego autofokusa sobie nie poradzi, tak? Nie ma takiej możliwości fizycznej, ja żeby ta ostrość była dobrze łapana, natomiast sprzęt z wyższej półki spokojnie sobie, wiadomo, że będzie to ograniczenie z, ze względu na brak światła, ale gdzieś tam sobie szybciej poradzi niż ten sprzęt z niższej półki. No, sporo osób się frustruje właśnie mając aparaty, które są mhm. tym takim entry levelem, żeby tak. wejść w ogóle w świat fotografii, bo jemu to nie działa, nie udaje się. No i to jest, to jest właśnie to, że niska półka to są aparaty takie wakacyjne, do zastosowań pro no, nie nadają się niestety. Ale na przykład to, co ja zauważyłem, że zrobiliśmy kiedyś zdjęcie jakiejś nieruchomości i zrobiłem zdjęcie telefonem, i to zdjęcie tak było zrobione trzy razy lepiej niż ja, nie? więc jakby piję cały czas do tych umiejętności, że jakby raz sprzęt, ale bez umiejętności mega sprzętem, no też szało nie zrobisz, nie? W no zgadza sposób. się, obserwując masę tych zdjęć nieruchomości, hmm. które rzeczywiście pojawiają się od różnych agentów i ich fotografów, no to tych błędów jest dosyć sporo, ale to też jest związane z tym, jaką mamy wiedzę, w jaki sposób mhm. pokazywać wnętrza, bo przede wszystkim no do wnętrz się to odnosi. Ja też bardzo długo wzbraniałem się przed fotografią wnętrz. Nie chciałem tego robić, nie czułem tego tematu, bardziej byłem reportażystą pracując dla Podhale24 Małopolski online. Więcej tych zdjęć się wykonywało w reportażu, w biegu, niż powiedzmy takich zdjęć pozowanych, ułożonych gdzieś, które były zdjęciami wyważonymi. Dopiero po spotkaniu z jedną z architektek w Krakowie i yy, hmm. wykonaniu zlecenia dla niej, przedstawiła mi dokładnie o co chodzi w pokazywaniu wnętrz, ale mówię, to było z punktu widzenia architekta. Jest I tak. teraz, spotkanie z takim architektem, no to jest, mówię, no, wiedza dodana za darmo przyszła, tak. yy, dzięki czemu można było zrozumieć, jak to wnętrze powinno być pokazywane. Na hmm. co zwrócić uwagę? No bo architekt dokładnie wie. Jakie walory są istotne dla niego, dla klienta? No i dzięki temu mówię, to można połączyć z wiedzą fotograficzną, tak, żeby odpowiednio na zdjęciu za pomocą światła, światło cienia, przedstawić to wnętrze tak, jak ten architekt sobie tego życzy. No i ta mhm. lekcja, mówię, no, procentuje po dzisiaj, cały czas człowiek się szkoli, każde wnętrze jest inne, bo sporo osób też pyta na w różnych warsztatach, tak. jaki jest przepis na to, żeby zdjęcie w takich warunkach wykonać? No nie ma przepisu, bo yes. wchodzimy, nie wiem, do pomieszczeń, gdzie są zielone ściany, no to ten zielony zafad musi być, tak? No idealne yes. warunki to jest biel i szary, ale tak? okay. takich mieszkań jest naprawdę mało. Mało, oczywiście. To też jest sugestia dla osób, które przygotowują mieszkanie do sprzedaży, czy do zdjęć, że warto, żeby właśnie było całe na biało na przykład. Zresztowanie łatwiej jest pewne rzeczy zrobić. Tak, no pomalowanie mieszkania na jakiś, mówię, jasny kolor przede wszystkim. Mm -hmm. Powoduje, że ta powierzchnia tego mieszkania jest znacznie, znacznie większa, usunięcie jakichś drobnych elementów z półeczek. mówię, lady, półki, szafki wyglądają tak. dużo, dużo lepiej, jeśli są po prostu puste, tak? Nie zajmują te elementy miejsca, dwa nawet taką właściwie, jest łatwiej przysłowiowy kurz zetrzeć, bo no, pyłu jest cała masa wszędzie, nawet utrzymując największą czystość tak. w domu, ale ten pył się pojawia. No. A na zdjęciu, mm -hmm. jeśli robimy jakieś zdjęcia detali, to niestety się pojawia i później jest, i jest dosyć ciężko to usunąć. Jasne. A teraz pojawia się też taki temat jak AI, czyli mamy pewne nowoczesne narzędzie, sztuczną inteligencję. Jak myślisz, na ile to zabierze pracę fotografom? No bo w tym momencie robisz zdjęcie, możesz je wrzucić do Photoshopa i Photoshop może ci kadrować w drugą stronę, uzupełniać tło. Poprzez tam sztuczną inteligencję, i tak dalej. Znaczy, tutaj, jeśli chodzi o fotografów, no to bym się o nich nie martwił, bo my okay. chcemy pokazywać to, co jest w danym, w danym miejscu, w danym momencie. Jasne. Yes. Prędzej graficy komputerowi, którzy zajmują się obróbką, ale znowu oni wykorzystują to jako dodatek in plus, tak? Mm -hmm. Czyli wspomagają się tym, ale też zgłaszają masę błędów obserwując fora. Że okay. jednak uzupełnianie, nie wiem, dłoni, gdzieś tam mamy sześć palców dorysowanych zamiast pięciu. Okay. To jest, mówię, no dalej, sztuczny element, bazujący na swojej wiedzy, którą zdobył, ale z ograniczeniami. No nigdy nigdy mm -hmm. nie dojdziemy do elementu człowieka myślącego, chociaż może kiedyś, żeby, żeby to zrobił tak, jak rzeczywiście by to mogło wyglądać. No, efekty są imponujące gdzie jakieś yeti się tam pojawia w tle. Yy, mamy Alpy nagle nad jeziorem, yy, które w górach nigdy nie było. Tak. Więc efekty, efekty naprawdę są. Wcześniej można to było zrobić ręcznie, to jest mozolna praca. Teraz no, dzieje się to w sposób automatyczny. No i y, fajnie, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to też jest element, który ułatwia dzisiaj pracę fotografa czy grafika komputerowego. No. Że jakby nie musisz dzisiaj być na tyle kreatywny, że możesz właśnie sobie użyć czatu GPT, możesz sobie y, tym AI, nie wiem, sugestie dla siebie zrobić, jak uzupełnić pewne rzeczy, jak to obrobić dalej. Zgadza się. No to, to na pewno nam pomoże. Mm -hmm. Tylko no, musimy zawsze pilnować tych elementów już finalnych, tak. czy gdzieś jakieś te błędy nie wystąpiły, bo my też jako fotografowie graficy zwracamy uwagę mm -hmm. na tak drobne elementy, na które no, zwykły człowiek nie, nie zwróci, zwróci uwagi, tak? Mm -hmm. No chociażby robiąc to zdjęcie z wakacji, my stawiamy sobie naszego sponsora wycieczki gdzieś w centrum tego kadru, tak. nie patrzymy, co jest za nim, a na przykład wystaje mu drzewo z głowy. Okay. I wygląda to jakoś tam w sposób y, dziwny. Mhm. Wystarczyłoby, nie wiem, zrobić krok w lewo i krok w lub w prawo i już ta latarnia drzewo zostaje usunięte z tej, z tej głowy, stoi gdzieś obok. Więc też, też to są łańsiki, mhm. na które zwykła osoba nie zwróci uwagi, tak? W temacie niuansów, robisz też fotografię weselną. I powiedz mi, jakie są największe trudności tej pracy? No bo podejrzewam, że jakiś pijany wujek, który jest na co trzecim zdjęciu, no to też może być gdzieś tam. No coś niestandardowego i trzeba się, tak jak wcześniej wspomniałeś, nauczyć tej pracy w terenie. Znaczy, my w trakcie ślubu lądujemy w różnych miejscach, tak? Nie zawsze pracujemy na swoim terenie, więc hmm. to też wiąże się z wyjazdami. Jesteśmy w obcych miejscach. Wszystko jest tak naprawdę nieprzewidywalne w tym dniu, łącznie z pogodą, bo możemy zacząć od słońca, a później okazuje się, że przyszła powódź chwilowa i, i zalewa nam salę weselną. Okay. Natomiast tutaj co z takich elementów najbardziej nieprzewidywalnych, no to chyba sytuacja w kościele, tak ksiądz, bo nigdy nie wiemy, na, na jakiego księdza trafimy i okay. jak podchodzi do fotografów. A skąd to się bierze? No z tego, z jakimi fotografami się spotkał, bo niektórzy w ogóle nie szanują miejsca, w którym się znajdują. No i przez to yy, fotografowie, którzy z pełną, mówię, z pełną odpowiedzialnością podchodzą do swojej pracy, no są traktowani jak ci źli i niedobrzy, którzy gdzieś tam, mówię, no latali w klapkach po, po kościele, w krótkich spodenkach, byli w ogóle nie nieprzygotowani do tego, co mają robić, a tu... Jesteśmy, mówię, jesteśmy gośćmi w kościele i, i powinniśmy to miejsce szanować. Mhm. Stąd też no, najwięcej przygód jest jest jednak w kościele. Gdzie, okay. gdzie mówię, no, ksiądz może tą uwagę zwrócić, może gdzieś nas ograniczyć, jeśli chodzi o pracę? Mhm. Dwa, no niejednokrotnie my spacerując, przechodząc, idziemy tyłem, tak, na wejściu, na wyjściu. Można się o coś potknąć, można o coś zahaczyć. Tak. Coraz więcej jest wazonów szklanych o który niełatwo, nie trudno się gdzieś potknąć, wie, rozbić to. Jest hałas na cały kościół tak. no i wszyscy, wszyscy, wszyscy widzą co, co się dzieje. Na wtedy. No. Ale na przykład to co ja widzę ze swojej perspektywy co jest takim dużym niuansem czy zagrożeniem wesel to są dwie rzeczy. Raz termin realizacji, zaraz ciebie zapytam jak ty zabezpieczasz żeby to oddać w jakimś tam odpowiednim terminie, a dwa że utrata materiału. Znam wiele sytuacji, że ktoś mi mówi Świetny fotograf, ale gdzieś tam stracił na przykład materiał, nie? Świetny filmowiec, no to też się gdzieś tam łączy, ale stracił materiał, bo nie wiem, burza była i piorun uderzył w komputer, nie? Czy jakieś inne dziwne historie? I teraz pytanie, właśnie pierwsze, jak terminowo sobie to układasz, żeby oddać w terminie? Bo wiem, że z tym wielu też znaczy, wykonawców ma kłopot. To znaczy też, no pierwsza rzecz przy bukowaniu hmm. WESEL, wszystko się zmieniło przez pandemię. Wcześniej te śluby były bukowane gdzieś tam na dwa lata przed. Okay. Więc mieliśmy zapełniany kalendarz z dużym z dużym wyprzedzeniem. No, miało to swoje plusy, bo wiadomo, co będziemy robić za dwa lata. Z drugiej strony, w momencie, jak cena usług gdzieś tam rosła, no to nie byliśmy w stanie jej podnieść, no bo jeśli na umowie tak. jest określona kwota, no to nie podnosimy, nie wiem, ze względu na inflację, na jakieś tam elementy, chociaż takie, takie kroki gdzieś próbuje się przemycać przez, przez niektórych z branży. Terminy zabezpieczam w ten sposób, że ograniczamy tak samo tą ilość wesel, które się pojawiają, chociaż. Od kilku lat te terminy same się ograniczają, bo mamy potężny spadek ilości ślubów w Polsce. Okay. I stąd mówię, no sama, sama ta ilość ślubów, które były, gdzie fotografowie potrafili 40 wesel obsłużyć, gdzie naprawdę szacunek dla nich, że, mhm. że tyle, tyle robili, same się zmniejszają. tak? W sezonie ślubnym pojawia się około 10 ślubów, 15, więc jest to naprawdę spory spadek. Czyli, tak patrząc realnie, są to dwa, trzy śluby w ciągu tego sezonu, od kwietnia do października, czyli spokojnie na przygotowanie takiego materiału potrzebujemy około tygodnia, żeby okay. dokonać selekcji, selekcji tej obróbki kolorystycznej, te zdjęcia przygotować do oddania parze młodej, więc rzeczywiście tego czasu sporo potrzebujemy. Później jeszcze mamy czas na przygotowanie fotoksiążek. Taki standardowy czas, u mnie to jest około 90 dni na oddanie gotowego materiału. Okay. Więc jest to dużo, niedużo, tylko musimy brać pod uwagę takie elementy jak te śluby wyjazdowe. Tak? Wyjeżdżamy gdzieś do innego miasta, no to już w piątek musimy ten dzień poświęcić na wyjazd. W sobotę pracujemy na ślubie, w niedzielę wracamy, czyli jesteśmy trzy dni wyjęci z takiej, z takiej pracy, mówię, faktycznej. Mhm, Dodatkowo tak. no, potrzebujemy odpoczynku, jakiegoś resetu. Tak. Więc to, to są następne elementy, gdzie, gdzie ten czas jest pomniejszany. No, ze względu na, na odpoczynek. Nie skupiamy się tylko na pracy. Oczywiście. I kolejna rzecz no to plenery. Też mamy plenery zagraniczne, które się realizuje. Znowu kolejne kilka dni, które spędzamy poza domem, mm -hmm. żeby wykonać sesję, która, która nie wiem, będzie w Wiedniu. Chociaż Wiedeń no jeden jest y, łatwo dostępny w jeden tak. dzień nie jesteśmy w stanie to nawet zrobić. Sam, sam, sam dojazd, czy, czy cokolwiek, no to też jest czas jakiś. Nie? No tak, zresztą nawet do kwestii plenarowej możemy się do hmm. naszej Szkocji odnieść, tak? No tak zrobiliśmy tak. to w niespełna 24 godziny. Z to, przelotem, to z to wykonaniem to i sesji, i, i filmu. Mówię, no da się tak, no to jest tylko kwestia dobrej organizacji logistyki, która, która musi tu być. Bo jeśli tej logistyki tak. nie mamy, no to. To jest ciężko. No, w temacie Szkocji cały making of nagramy myślę, bo tam jest tam, tam mnóstwo się rzeczy do przekazania. Natomiast druga część mojego pytania, jak, jak zabezpieczasz temat związany z bezpieczeństwem tego materiału? Czy, czy jak to po prostu? Od, od samego początku pracuję na dwóch aparatach, na dwóch korpusach. Okay. Każdy z tych aparatów jest wyposażony w dwa hmm. sloty pamięci. Okay. Czyli zdjęcia są zapisywane na jednej karcie, na drugiej karcie. Okay. Karty są specjalne dla... Zastosowań takich zaawansowanych, że w razie nawet utraty zdjęć z nich jest łatwiej je odzyskać, chociaż okay. oby, oby lepiej, lepiej się z tym nigdy nie spotkać. Ale gdzieś tam jest z tyłu głowy? Jest, ta, ta jest z ta tyłu myśli. głowy, że mówię, że korzystamy mm. z kart, które są do zastosowań profesjonalnych, więc na pewno jest to karta lepiej wykonana niż taka standardowa karta pamięci. Okay. I co? Po wykonaniu reportażu, jak już wracam sobie spokojnie w nocy z tego wesela. Dwie karty zostają w aparacie, czyli każdy został tylko z jedną wewnątrz aparatu. Pozostałe dwie karty bądź trzy są ze mną, to w zależności na ilu korpusach pracowaliśmy, są po prostu w kieszeni. Okay. W razie mówię, nie yes. wiem, jakieś napaści bandytów na samochód. No to te A karty. Zgubienia na przykład, nie? Zawsze. Znaczy, no ciężko było aparaty zgubić, tak, w torbie, ale. Włożyć do złej torby. No, no mówię, są na pewno. Jest to pewne, pewne zabezpieczenie na jakiś tam promil sytuacji. Nie? Są, są te karty na pewno ze mną, i po powrocie do domu rozpoczyna się kopiowanie, czyli robimy backup w pierwszej wersji tych wszystkich okay. zdjęć, które są. Szybka weryfikacja, czy wszystkie momenty są na świeżo. Jeśli wszystko jest, kopiujemy to na kolejne dwa dyski. Mm -hmm. Jeden dysk jest wynoszony w ogóle poza biuro, poza dom, tak, żeby sobie spokojnie gdzieś tam egzystował. W razie tych mówię sytuacji pożary, powodzie, inne nieszczęścia. Okay. I tak samo karty są formatowane dopiero w momencie, kiedy ten materiał został przeselekcjonowany, no i dostępuje oddanie parze młodej. Więc no po selekcji tak naprawdę już można karty sformatować. Bo widzimy, że wszystkie te zdjęcia się poprawnie skopiowały, są zgrane, są zabezpieczone, więc, więc to jest ten moment. Czyli mamy. Trzy kopie plus czwarta na kartach. Wow, powiem Ci, że nie spodziewałem się, że aż tak może to zabezpieczone, no. że nawet ten dysk gdzieś tam ląduje na zewnątrz, no bo to wcale nie jest taka rzadka sytuacja, że jest jakiś pożar, nie wiem, nagle jakaś powódź, nagle ci zrywa dach na przykład gdzieś w studiu czy cokolwiek. <laughs> Bardzo różne sytuacje są. Nie? No tak, sytuacji, sytuacji jest cała masa, które mogą się hmm. gdzieś, gdzieś nam pojawić. Ale to nie tylko zdjęcia ślubne. No, zdjęcia tak. klientów, którymi dysponuje. wiadomo, że taką sesję można gdzieś tam powtórzyć. Tak? Tak. No, lepiej jednak mieć tą dodatkową kopię. Powiedzmy, przy takich zdjęciach nieruchomości to jest kopia ta główna, na której pracuje i jeszcze jedna. Więcej, więcej tych kopii nie jest wymagane, więc no na jasne. przykład działki, które gdzieś fotografowaliśmy, mhm. nie są wynoszone poza dom, bo, no oczywiście. To, bo nie to nie, nie ma nie... większego sensu. Natomiast tak. to jest przy ślubach, tak. przy ksztach te, te elementy muszą być zapewnione. No i też dyski. Mhm. Firmowe, które rzeczywiście wiem, że te dane będą chroniły. Okej, okay, no to mamy dwie przestrzenie, praca z agentami nieruchomości, którą robisz, no i z drugiej strony wesela, czy śluby, nie? czy śluby i wesela w zasadzie. No tak. Jakby pytanie, co ci się robi lepiej, No tak. Co, co bardziej lubisz robić? Czy to nie, nie wartościujesz w ten sposób? Znaczy, tu nie wartościuje, bo każdy, każde hmm. to zlecenie jest totalnie z innej, z innej beczki, tak? Okay. Tu mamy w przypadku ślubów i wesel, mamy reportaże, hmm. czyli. Dokumentujemy dzień z życia pary młodej, jak, jak ten najważniejszy dzień ich życia wyglądał. Natomiast w przypadku pracy z agentami nieruchomości, no staramy się pokazać w najlepszy sposób daną nieruchomość, tak. tak żeby zachęcić potencjalnego kupującego do jej zakupu, tak? Więc mhm. zupełnie, zupełnie inny sposób patrzenia się pojawia. Na inne rzeczy zwracamy uwagę niż w przypadku ślubu, tak? Przy nieruchomościach, no, tak naprawdę nie ma limitu czasowego, kiedy kiedy to i w jakim czasie to zlecenie zrealizujemy, będąc na miejscu. Jasne. Więc tu, tu, tego pilnujemy. Dwa, wcześniej było pytanie odnośnie tego czasu przy ślubach. No, przy nieruchomościach w zasadzie u mnie, no do 48 godzin staram się, żeby te dłuższe no, były wypełniane. No niejednokrotnie, jeśli są siły przerobowe, no to jesteśmy w stanie to wiadomo, zrobić w przeciągu kilku godzin, tak żeby ta oferta mogła wyjść. No też. Czekamy nieraz na pogodę, więc tak. tydzień pauzy, no to te zdjęcia, jakbym kolejny tydzień przechowywał na dysku, no to po dwóch tygodniach to ta oferta traci na, na atrakcyjność. No, to jest blączka agentów nieruchomości. Przyjmujesz ofertę do sprzedaży, chcesz jak najszybciej ją rzucić na rynek, a tu tak, pogoda, jeszcze jak sobie zatrudnisz kogoś, kto ci trzyma dwa tygodnie zdjęcia, no to jest w ogóle kosmos, nie? więc yy, myślę, że kluczowe przy współpracy agenta i fotografa jest właśnie to wzajemne, szybkie działanie. No, bo też gdzieś tam zawsze liczy się ten klient jak najszybciej, żeby zadziałać i tak dalej. Okej, okay, powiedzieliśmy o wielu plusach czy fajnych przestrzeniach związanych właśnie z Twoją pracą. A jakie są minusy w ogóle działania jako fotograf? No w tym momencie nieprzewidywalność rynku, tak? Rynek jest tak nieprzewidywalny, sporo osób tnąc koszta. No, to co, to co u Was też się dzieje, u agentów nieruchomości, to jest mhm. wykonywanie zdjęć telefonem komórkowym. Więc sporo osób. Robi te zdjęcia telefonem, no schodzą, schodzą z kosztów. Okay. Yy, większa konkurencyjność fotografów. Mówię, jest masa osób, które biorą do finansowania, wchodzą tak naprawdę szybko, szybko na rynek i szybko z tego rynku wychodzą, no bo jest ciężko z pozyskaniem zleceń. Ta ilość zleceń, no też patrząc na, na ostatnie lata, no drastycznie spada. Przez okay. co no, przez konkurencję, bo mamy to słynne słowo nie za miliony. No, i nie za miliony kończy się tym, że ktoś to zlecenie podejmuje za przysłowowe 100 zł. Okay. Jest I, I mówię, taki fotograf zawodowy nie jest w stanie zrobić tego za 100 zł. Mamy podatki, mamy ZUS, więc stwierdza, że lepiej z tym sprzętem w domu zostać, niż powiedzmy podjąć takie zlecenie. Mhm. A dla takiej młodzieży, nawet którą my kształcimy, no to są łatwe do zarobienia pieniążki, tak? Oni już jakąś tą podstawową wiedzę mają, nie jest to idealne, ale zabierają potencjalnego klienta, tak? okay. który przyszedłby do nas. Z drugiej strony, ten klient, mówię, chce tanio. Tylko tanio nie zawsze znaczy dobrze, a najczęściej to jest mm. źle, ale no takie, takie realia rynku są, więc ta konkurencja jest, jest kosmiczna. Ja sam się spotkałem tutaj z fotografką na terenie Podhala, która ze Szczecina do nas przyjechała. Okay. Więc trzeba się zastanowić, no jaki, jaki mamy rynek, że ludzie z drugiego końca Polski są gotowi przyjechać tu, żeby, żeby zrobić się... usługę. Tak? Więc to, jest, mówię, masa czasu, masa kosztów mm. do poniesienia, żeby tylko Zdobyć to zlecenie. No i oczywiście też konkurencja cenowa. No tu, tu widać te zapytania, same przetargi, które gdzieś gdzieś mhm. składa się odpowiedzi. No to najważniejszym elementem przetargu nie jest portfolio, nie jest informacja dla kogo się zdjęcia wykonywało, tylko informacja cena. Najniższa cena wygrywa. No trochę, trochę jest to mhm. nieporozumienie. Ostatnio też z jednej z uczelni krakowskich dostałem takie zapytanie i od razu informacja, że najniższa cena wygrywa. No nawet nie odsyłałem odpowiedzi, bo to nie ma większego to sensu. Słabe. To jest słabe, zwłaszcza, że my jako agenci, jako Remax też działamy na najwyższych prowizjach na rynku, więc jakby pytanie jest inne, no bo czy dla nas jest konkurencją, jak ktoś bierze trzy razy mniej? No nie do końca, mamy troszkę inny typ klienta i zresztą to, o czym mówisz, no, konkurencja często robi zdjęcia telefonem, my robimy, nie wiem, fotografie z tobą, jakiś film z tobą, jest to film z drona, milion takich dodatkowych rzeczy, które też kosztują, nie? I, i wydaje mi się, że musimy edukować klientów, żeby widzieli Różnice, za co oni dopłacają względem usługi za 100 zł, a nie wiem, 5 tysięcy, no, no bo cena produktów premium właśnie polega na różnicy, za którą się płaci. I tą różnicę myślę, że musimy klientom pokazywać. No tak, tylko klientowi, nawet na spotkaniu, mm. jeśli już do mnie trafia ślubnym, jeśli mm. pokazuje porównanie tak. pewnych zdjęć poprawnie wykonanych bądź źle wykonanych, no ten klient i tak w pewnym momencie dochodzi do ściany w postaci ceny, no i i tu przegrywamy chociażby, no tutaj z kolegą, z wspólnie uczymy, z tym. Jesteśmy fotografami, nie jesteśmy pakietem fotowideo. Okay. I teraz sporo par młodych życzy sobie, żeby mieć pakiet foto i wideo w cenie tak naprawdę za samego fotografa. Mm -hmm. No niewykonalne, bo albo mamy Jasne. dobre zdjęcia, albo mamy dobry film. Tu każdy specjalizować powinien się w swojej dziedzinie. Nie wiem, ja na przykład nie poszedłbym i nie sfilmowałbym ślubu, mimo że zrobiłem tych ślubów. Dosyć spory jako fotograf, ale praca fotografa różni się od pracy filmowca na takim evencie. Więc też, też trzeba, mówię, no, troszkę pokory mieć i nie brać się za coś, w czym nie czujemy się pewnie. Bo po mhm. co, mówię, no, zepsuć takiej parze młodej pamiątkę, nie, nie wziąłbym takiej odpowiedzialności na siebie. Jasne, ale tu właśnie do tego piję, że jakby y, troszkę winny inny target, ty czy ja uderzamy, no bo nas interesuje klient, który chce zapłacić właśnie za fotografa oddzielnie. I oddzielnie za wideo. Mnie też nie interesuje klient, który sądzi, że ja mu, nie wiem, w pakiecie zrobię zdjęcia telefonem i nie wiem, jeszcze mu projekt wnętrza zrobię, tak? Bardziej mnie interesuje klient, który ma świadomość, że na przykład musi dopłacić do home homestagingu, musi dopłacić do declutteringu, o którym z panią porządek rozmawialiśmy, nie? żeby, nie wiem, zwiększyć wartość nieruchomości. To nie będzie tańsze. Natomiast. Efekt finalny w postaci ceny będzie bardzo, bardzo zadowalający. No tak, tylko home staging u nas w Polsce nie chce się przyjąć, tak? No jest to dalej dla niektórych klientów no. abstrakcja. Może na Podhalu, to, bo to nawet z panią porządek rozmawialiśmy, że właśnie w Polsce działa fajnie, natomiast u nas gdzieś tam jeszcze tak, lokalnie no no nie no to, do końca. To południe polskie no jest, tak. jest takie przeciwne nowościom, gdzie naprawdę hmm. drobne elementy. Naprawdę wpływają na poprawę tego wnętrza, że wizualnie wygląda lepiej. Tak. A koszt powiedzmy, dodatków to jest około 1000 złotych. Tak? Więc przykład, to nie no? są nie wiadomo jakie wartości przy yy, nieruchomości, które kosztują około miliona złotych. Na przykład. I może się okazać, że poprzez dobre zrobienie zdjęć na właściwym wnętrzu, które jest przygotowane, zyskujesz na przykład 50-100 koła więcej za, za nieruchomość. No tak, no często wchodzimy do wnętrz, w których no, panuje bałagan. Tak? No tak. Dopiero, dopiero z właścicielami. Mhm. Sprzątamy, tak, doprowadzamy i prosimy dostamy. zawsze o to przygotowanie, i tak dalej. Oczywiście. No to na sam koniec chciałbym Cię zapytać: dla kogo w ogóle jest fotografia? Jaki jest typ osoby, która się fajnie odnajdzie w tej branży, jeśli chodzi o, nie wiem, osoby, które dzisiaj się uczą gdzieś tam w szkołach? Znaczy, musi to być osoba, która ma pomysł na siebie, na prowadzenie działalności, bo no, nie ma możliwości bycia fotografem bez prowadzenia działalności. U kogoś pod cudzą marką no, nie da się pracować. Bo jest to jednak no, zawód dla mnie artystyczny, więc każdy, tak. każdy wyrabia sobie swoje nazwisko, swoją markę. No, dla osoby naprawdę ambitnej, która jest w stanie, nie wiem przez kilka lat y, żyć tak naprawdę bardzo skromnie, bo sprzęt jest drogi, no, najczęściej kończy się to tym, że trzeba być na jakimś etacie, żeby mm. zacząć zabawę z fotografią. No, u mnie okay. wyglądało to w ten sposób, że już w trakcie studiów, kiedy zacząłem fotografować, Miałem tą przyjemność, że otrzymywałem stypendium naukowe. Okay. To stypendium sponsorowało mi poniekąd yes. sprzęt fotograficzny, żeby, żeby mieć po prostu możliwości pracy. Okay. Więc stąd, stąd to się brało. Natomiast no, trzeba, trzeba mieć mówię, dużo, dużo samozaparcia, żeby, żeby w ten zawód wejść. No tutaj też obserwując uczniów, których mamy, z którymi mamy, gdzieś tam mam do czynienia, no to kilka osób rzeczywiście działa na tym rynku. Też tworzą swoje szkolenia. Jedna z uczennic tworzy szkolenia, stworzyła zestaw fotokart, którymi edukuje y, kolejnych adeptów fotografii. Mhm. Więc jest to takie, mówię, no budujące, że zna się tą osobę, widzi się ją w internecie, ona się promuje i rzeczywiście te, te elementy działają. Y, jest y, też uczeń, który podobnie jak ja y, wykonuje zdjęcia sportowe, więc też widzi się tą osobę, tak. że, że rzeczywiście pracuje. Także jest to budujące, ale są to, mówię, jednostki, tak. Mhm. Jednak zawód fotografa, gdybyśmy nie wiem co roku mamy w klasie bodajże chyba 25 osób, jeśli pojawiłby się 25 fotografów na podhalu nowych, no to, to już koło setka od nas, ponad setka z sokoła tak. wyszła. No i, i ten rynek jakoś, I nie widać stu fotografów. No nie, nie widać nie? tych 100 mhm. fotografów. Mówię wręcz przeciwnie, widać po malutku odpływ tych fotografów, tak? Jednak nasz wiek, jak chodzi o fotografię ślubną, no my nie jesteśmy mhm. coraz młodsi, tylko jesteśmy coraz starsi. Jest Ta bariera wieku mhm. też nam się powiększa. Klienci ślubni mają około 25 lat. My mamy od nich trochę więcej, Jest tak? To. Już więc pojawiają się takie, proszę pana. Dla nas nie ma takiego. Komfortu, no, może, tak, nie? dla nich powiedzmy, tak. bo dla nas, no, dla mnie, proszę pana, ja mówię, słuchajcie, mówmy sobie od razu po imieniu, tak. bo tak jest nam łatwiej, więc spędzimy razem cały dzień, tak, usuwamy jest te tak. bariery, tak, likwidujemy Oczywiście. to. Natomiast dla nich, no już jednak jesteśmy osobami poważnymi. To tak jak podobnie dla ciebie. Nie? Gdybyś tak. 10 lat temu hmm. przyjechał do klienta. No stwierdziłby dziecko, no czego tytuł. Ale Chcesz. tak miałem. Ja 7 no. lat temu zaczynałem, miałem 23 lata i przyjeżdżałem Fiatem za 800 zł sprzedawać milionowe nieruchomości. No tak się patrzyli literę, że jakby o co chodzi. No zgadza Natomiast się. Gdzieś do tego w którymś momencie dochodzisz i to jest fajne o czym mówisz, że nie każdy zostanie fotografem. Fajnie właśnie iść do szkoły nawet fotograficznej i dowiedzieć się, że to nie jest dla ciebie. No mhm. To jest najważniejsze co chyba, czego się można dowiedzieć, co jest lub nie jest dla ciebie. No i też tutaj ta zasada Pareto działa, tak, 20% osób generuje 80% wyników i pewnie 20% osób około z tej grupy zostanie dobrymi, czy w ogóle zostanie... Tak, będzie, będzie pracował w zawodzie, poza tym no sam nasz zawód fototechnika i technika hmm. multimediów, gdzie, gdzie kształcimy, no on nie jest związany stricte z pracą fotografa, to jest praca tak. dla grafika, dla retuszera. Więc cały cały wachlarz możliwości się pojawia. Co można Oczywiście. robić po, yy, po tym kierunku. Mhm, okay. Więc to nie jest tylko stricte fotograf. Może pracować przy komputerze, projektować materiały tak. reklamowe. Tak. Mega dziękuję, Michał, za fajny podcast, fajną rozmowę. To myślę, że też naszym widzom pokazuje inny jeszcze kierunek niż do tej pory. Bo ja tutaj jakby mocno jestem antyetatowy, o czym dobrze wiesz. Natomiast tu jest fajna przestrzeń, którą pokazuje, że da się. Yy, i być na etacie, i prowadzić własną działalność i fajnie to łączyć. No zgadza się, tu, tu kwestia mówię, no tego, tego, co robimy, zawód fotografa pozwala na to. Ale nie wiem, gdybym produkował jakieś powiedzmy elementy regionalne, no to nie ma być szans, nie. tak. No było, byłoby to trudne, bo na pewno z tyłu głowy siedziałaby myśl: no bo teraz będąc w trakcie lekcji, ja mógłbym, nie wiem, no produkować jakieś paski ozdobne, tak? Na A tu mam lekcję, prowadzę tą lekcję, wiem, że w kalendarzu jest pusto. Czyli ta głowa niczym nie jest zaprzątnięta, skupiamy tak. się w 100% na, na tej szkole. Więc, to też jest istotne, żeby mhm. y, każdą ze swoich prac wykonywać na 100%, a nie poświęcać jedną kosztem drugiego. No, to, co, to, co powiedziałem przy tych pakietach fotowidona, no, albo jesteśmy tak. dobrym fotografem, albo dobrym filmowcem. Nie Oczywiście, ma tego dwa w Nie ma nic pomiędzy, dokładnie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Na hasło Podcast Dawid macie specjalny rabat na książkę Wyjście z Butów Pracownika, gdzie wiele takich fajnych caseów jest opisane. Michałowi dziękujemy. Tutaj będziecie mieli linki, jak można z Michałem współpracować. Dziękuję. Do zobaczenia.